Artur Pląskowski, po meczu ze Zniczem. Najpierw zapytam się ciebie o to, jak ty oceniasz to spotkanie. No, na pewno to był ciężki mecz. Zaczęliśmy dobrze, myślę. Te pierwsze 30 minut do strzelonej bramki na pewno przeważaliśmy. No, później na pewno po tej strzelonej bramce trochę daliśmy się zepchnąć przeciwnikowi w końcówce pierwszej połowy. Na drugą połowę znowu wyszliśmy, zagraliśmy dość wysoko, chcieliśmy początek tej drugiej połowy gdzieś tam zaatakować, no a później im dalej trwał ten mecz, im dłużej trwał ten mecz, to gdzieś tam przeciwnik zepchnął nas znowu do defensywy i starał się wyrównać, no ale jakby całe szczęście, że udało się ten wynik dociągnąć do końca. Znisz Pruszków postawił trudne warunki, ale Chojniczanka też miała swoje sytuacje. To nie jest tak, że my wygraliśmy 1-0 po jednej akcji, tylko te sytuacje były zarówno w pierwszej połowie i na początku drugiej zwłaszcza. No tak, ja sam na początku meczu miałem też dobrą sytuację, nie wykorzystałem. Później udało się tą bramkę strzelić. Mieliśmy sporo sytuacji w tej pierwszej połowie, parę fajnych akcji, które mogły się zakończyć bramką. W drugiej połowie gdzieś tam trochę może bardziej gdzieś tam z kontry, ale też były te sytuacje, no i no, nie strzeliliśmy. Wiadomo, no, wszystkiego się nie strzeli. Ważne, że też zagraliśmy na zero z tyłu i, no, i dowieźliśmy zwycięstwo do końca. Właśnie, bardzo ważne jest to, że nawet gdy to rywal próbuje nas zdominować, my potrafimy utrzymać to prowadzenie i dowieść zwycięstwo do końca. No tak. Tutaj na pewno trzeba pochwalić naszych obrońców, bramkarza, ale też jakby całą drużynę, bo u nas jakby każdy jest odpowiedzialny też za grę w defensywie. My jako nawet napastnicy staramy się pomagać jak tylko możemy i no, na pewno cieszy to, że to jest znowu zero z tyłu i jakby no jest to ważny element. Wiadomo, że od tego zawsze się wychodzi, żeby grać na zero z tyłu, a z przodu zawsze chce się coś tam strzelić. Tak? No i dla ciebie trzeci mecz w rundzie wiosennej i trzeci mecz z rzędu, w którym strzelasz gola, nie zatrzymujesz się, kolejny raz rozmawiamy. Mam nadzieję, że taka okazja się będzie zdarzać jeszcze jak najczęściej. Ja też mam taką nadzieję. Już ta forma cały czas od sparingów jest podtrzymana, także oby tak w każdym meczu i dalej cieszyć się i żeby te bramki, najważniejsze to, żeby dawały zwycięstwa drużynie.